Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mech Warrior. Moi drodzy, po zdobyciu już całkiem niezłego sprzętu zaczynamy kolejną misję, która dotyczy ponownie Kurity. Tylko, że jeżeli mógłbym sprawdzić sobie dotyczące tam szczegóły zadania, możemy na tym zarobić sporą, 2,5 miliona. Zdaliśmy sobie też jeden punkt w odrestaurowanie naszych mechów. To nasz 200, więc myślę, że będzie całkiem nieźle. Bierzemy Atlasa, bierzemy Championa i bierzemy Firestartera. Zatem widzicie, tutaj nie zmienia nazwy tego Atlasa niestety, więc nazywanie mechów jest dość problematyczne. Chyba że dopiero tutaj tak naprawdę widać, że Nathaniel, Atlas i tak dalej, czy chociażby, no nie wiem, Warhammera też mi się wydawało, że ja nazywałem. Chyba nie będę mógł nazywać tych mechów, bo to po prostu nie ma sensu, wiecie, bo tu i tak nie widać tych nazw i się pogubimy. No dobra. Słuchajcie, rozpoczynamy misję. Wydaje mi się, że ona dość prosta. Geroj tym razem idzie z nami, jest na 11 poziomie, więc fajnie by było go podboostować na prostszej misji i zbudować coraz lepszych tych naszych pilotów, stworzyć drużynę, która będzie śmiało mogła konkurować z Czarnym Inferno. Czy Black Inferno raczej. Łyk, czek, kabusi. Atlas nie nadaje się do misji z tylko i wyłącznie z tym ostrzem artyleryjskim. To zdecydowanie. To jest absolutnie nie. O Boże, jaka mapa. O. Okej. Czekajcie, bo my tutaj mamy w ogóle pozmieniany teraz. I damy sobie to w ten sposób. I AC na czwórkę. I co? O Boże. Dobra. No nie. Na odwrót w takim razie. Więc to jest czwórka. Czwórkę mam tutaj z przodu, a to jest trójeczka. Ok. Lasery może być. Ewentualnie nawet inaczej jeszcze można, słuchajcie, to zrobić. Acek pod jedynkę. No i rakiety oczywiście, bo i tak są to rakiety dalekiego zasięgu. I teraz przepraszam was najmocniej. Dobra, jestem, przepraszam was za to najmocniej. Wiecie co, może nawet inaczej to zmienimy. Choć nie, ACK 20 może być, M-Laser może być. Ile mamy tutaj amunicji do ACK-a? 40 sztuk. I skuteczny dystans w ogóle tej broni to jest w ogóle 270 metrów. Ja nie zauważyłem tego wcześniej, wiecie? Więc niewykluczone, że moglibyśmy faktycznie tutaj wykonać to zadanie dla kantyny. Co? A, tam coś wyczaiłaś, dobra, to jeszcze weźmiemy. Wiecie co, wykonać to zadanie dla kantyny, gdzie zdobędziemy Burst Fire, autokanon 20 z niesamowitą wręcz ilością siły ognia. I to na taki dystans zdecydowanie byłoby dla nas lepsze. Ależ to pięknie wygląda, słuchajcie. I zdecydowanie byłoby to dla nas lepsze niż walenie na taką dużą odległość, bo ten autokanon ma mały zasięg, on jest potężny. Ale na duży zasięg właśnie będziemy mieli rakiety. A jak podejdziemy, to dwa średnie lasery i autokanon. Może później jeszcze pomyślę chociażby o zmniejszeniu też minimalnie pancerza, żeby dodać jeszcze dwa średnie lasery, ewentualnie będziemy coś kombinować. Bo możliwe, że tego Atlasa później oddamy komuś innemu. Mi się i tak najlepiej gra stalkerami. Lecą rakiety. Mamy robocika. O, Urbanech. O, to zaboli go za chwilę. Ja właśnie o czymś takim mówiłem. Jezu. Wiecie co, nie chciałbym wejść w lawę. Jakiś kamień, zaczepiłem się. O Boże, w tą stronę. Dziękuję, teraz w tą stronę. Operuj tym cielskiem. Jak najbardziej tędy. Jezi. Wiecie co, te kamienie ciężko się po nich... No idźże. Nam robili tego tutaj. Ale nikt nie wziął pod uwagę, że ciężko się będzie manewrować. Co obok tej lawy? Ciekawe, czy lawa mnie uszkadza w jakimkolwiek stopniu.
Może zwiększa ciepło, ale nie wiem, czy mnie uszkadza. No powinna, realnie myśląc. Ale jak widzicie, Urban Mech został praktycznie zomnomiony. Dobra, pytanie za 100 punktów. Co ja mam tu zrobić? Serio? Okej. Kolejne jezioro lawy. Nie chcę testować, słuchajcie tego. Też mam zniszczyć? Chyba nie. Ale możemy się przebić przez mur. Bosko! Zrobiłem sobie drzwi! I co z tym zrobicie? To wygląda już jak zupełnie inne miasto. Takie mniej, zdecydowanie mniej przyjazne, słuchajcie. I widzę, że do tej pory, jeżeli idzie o przeciwników, to dość spokojna misja. W zasadzie niewiele się w niej dzieje. Na razie nie zostaliśmy nawet draśnięci. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Hello. Tędy. Chyba, że wejdę w budynek. W zasadzie zatrzymaj się na chwilę. Pięknie. I niekoniecznie w paliwo do przodu. Mamy jeszcze dwa miejsca, w którym powinniśmy coś robić. To pewnie też będzie zniszczenie jakichś obiektów. Zobaczymy, czy tutaj są może jeszcze jakieś materiały do zgarnięcia, bo czasem te, które mamy zgarnąć w formie zadań od... W ogóle jak cieniowanie tak świetnie wygląda. W formie zadań od kantyny są zaznaczone na mapie. I myślę, że tutaj też, słuchajcie, będzie trzeba zniszczyć jakiś uplink albo coś w tym rodzaju. Uplink, czyli satelity. Albo raczej talerz satelitarny. Najpierw spróbujmy tędy. W ogóle jesteś wrogowie? Pojechał mnie tam jakimś laserkiem. Nie zauważyłem go w ogóle. Pięknie. Nawet nie będę z tym Urban Mechem jakoś specjalnie się męczyć. Wiecie, nie ma po co. Pójdziemy tędy. Nawet możemy, przypuśćmy, obejść z tej strony. Tam z boku jedynie coś idzie. Albo... hello! A ciebie to akurat bym chętnie sobie połamał. Chyba dostał pilota. Jednym słowem dostał w papę. Czyli co ja mam na plecach dwóch? No dostać z autokanona w plecy to nie jest fajne. Nie, po prostu absolutnie to dewastuje przeciwnika, te rakiety. Super to działa. Czy ty masz Gaussa? Co to jest w ogóle? Och, nie trafiłem. Ale Urban Mech chyba zdechł. Nie, jeszcze stoi. Nie wiem, co on ma.
dokładnie za uzbrojenie. Ale tak mocno operował, że aż już kompanii go wykończą. Przyspieszymy. Doskonale. Po raz kolejny minimalne uszkodzenia. I jakoś tak mam zawsze szczęście, słuchajcie, że największe uszkodzenia otrzymam. Składam sprzeciw oficjalny. Nie, może dlatego, że na graczu się też troszeczkę gra koncentruje. Ale głównie Urban Mechy, Spidery nas zaatakowały. Jakby kantyna któraś miała na przykład zadanie do wykonania, żeby właśnie Urban Mechy posiadać. Oh, hello. Hello. Ale zabierzesz mnie, czy mam iść do Evac Zone? Mam iść do Evac Zone, które jest po naszej lewej stronie. Fantastycznie. Dobrze, że ta artyleria tutaj nie strzelała. Tam coś jeździ. Tam coś jeździ, ja to widzę, ja to czuję. Zniszczyłeś go? Nie, niemożliwe. A, przed nami. Okej. Okay. Żebyśmy to nie weszli. Nie no, wybitnie tam widziałem kogoś. I za nami, przepraszam bardzo, ale coś łazi. Spidera to bardzo chętnie sobie zniszczę. Spidey, 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 nie chce się bawić jeszcze? Gdzie on poleciał? Tam jest jeszcze jeden. Hello. Widzę, że dynamicznie będziesz zmniejszać nasz dystans. No proszę bardzo, ja mam taki pancerz, że możemy się tłuc na bliski dystans. Na pewno nie wygrasz tej potyczki. Świetnie. I padł, ale Spider nam wszedł na plecy. I kolejny. Dziękuję bardzo. Oj, wybuch reaktora będzie. To jest przepiękne. Jest modyfikacja, która zwiększa ten wybuch blisko 10-krotnie. No i wtedy faktycznie wygląda to, słuchajcie, jak detonacja niewielkiej głowicy nuklearnej. Jednak ten mod gryzie mi się troszeczkę z innym, dlatego nie za bardzo dało się go zainstalować. Chodzi też o to, żeby ten wybuch realnie mógł zadać na przykład obrażenia jednostkom znajdującym się nieopodal. Bo przy tym wypadku to jest tylko taki efekt wizualny. Trafienie krytycznego. I krytycznych obrażeń. Czasem można też, powiedzmy, zdetonować. O, hello, wiedziałem, że coś tu będzie. Można też zdetonować, powiedzmy, części, w których chowana jest amunicja. Tylko nie wiem, czy dajemy radę to jakoś specjalnie wykryć, czy musimy mieć do tego jakieś specjalne sensory, czy szczęście. Ale zdetonowanie, powiedzmy, takich rzeczy, no, też powoduje niesamowite obrażenia w mechu. Chociaż w zasadzie zamiast obrażeń powinienem raczej powiedzieć... uszkodzenia. Obrażenia mogą być cielesne. Pięknie. LRM-10. Pierwszotrierowa, nic ciekawego, ale za to 2,5 miliona. Pokryliśmy też wszystko w naprawach. O, patrzcie, średnie lasery i to drugotierowe. Weźmiemy je. Bo AC-20 BFA nie ma co brać. Weźmiemy sobie natomiast SRM-4. Rewelacja. Ponabijali poziomy, świetnie.
Continue. I będziemy chcieli... Yo! No to nieźle mi pancerz zorało, przynajmniej na jednej stronie. Ile mnie to kosztować będzie? 36 tysięcy. W zasadzie... albo dobra, i tak płaci za to pracodawca, więc... Robimy sobie po naszemu. Jakieś inne kontrakty w tym miejscu? Dla domu Lao. Dom Lao mnie raczej nie interesuje. To moglibyśmy jedynie... To jest Warzone. A tu aż trzy misje pod rząd. O matko bosko. Czekajcie, bo gdybym to zabrał... z poziom 23. 3 miliony dochodu. Przeciwko domu Davin. Ale to przepraszam bardzo. No. To jest Assassination, Battlefield i Assassination. Nie. Takie misje, one, bo są dochodowe, ale później, jeżeli idzie o naprawy, już zdecydowanie nie. Teraz tak, moglibyśmy polecieć tam, gdzie mamy... O, tutaj mamy Dimension Contract. Tu sobie pójdziemy. Wykonamy zadanie dla Kurity. Przy okazji lechy powinny być już naprawione dzięki temu. I kantyna. Co mamy? Kolekty. Znowu mam wykolekcjonować sobie jumpy. SRM 10. Go to Schmiel. Treasure Hunter. Myślę, że to będzie prościej. Mamy zebrać 4 typy drugiej klasy jumpów. No spróbujmy. I weźmiemy sobie jeszcze. A nie, nie mamy. Star Map. Czy wszystkie są naprawione mechy? Tak jest. I wykonajmy zadanie. Co jest na czarnym markecie przy okazji? AC-20 drugotierowa. Za milion. No i słuchajcie, od razu możemy... O Boże, jakie ceny. No to nie. Takie ceny to niekoniecznie. Supercharger MK2. A to jest Acceleration Boost. Ja bym się bał coś takiego montować, raczej to można wykorzystać do ucieczki, powiedzmy, przed rakietami, ale raczej nie widzę zastosowania jakiegoś tak specjalnie. Potem AC, słuchajcie, z Burst Fire'em. Na razie nic z tego nie będziemy robić. Bierzemy kontrakt, 27 poziom, 200 tonaż, mało, ale możemy sobie mnóstwo rzeczy, czy mnóstwo zarobić, prawie 3 miliony za jedną misję, więc to nie jest nic wielkiego. I weźmiemy sobie też, słuchajcie, to jest w ogóle misja na demolowanie. Teoretycznie mógłbym spróbować zrobić airstrike, nawet dwa razy. I nawet jeszcze, powiedzmy, pokryć koszty naprawy, żeby szybciej to zrobić. Myślę, że tak. Weźmiemy airstrike dwa razy. I dalej sobie nabijamy super polską herbatkę i Geroja. A ja też mam już na 9. W ogóle mam 47 poziom. Ładnie. Szkoda, że nie mogę wymienić samego siebie. A ciekawe, a właśnie, a mogę wymienić samego siebie? To by było dobre. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Weapons
Sons have made a significant push into Kurita territory, and they need all the help they can get to keep them at bay. I guess they're desperate enough to resort to hiring us. They've provided the location of a Davion base. If we hit it hard enough, it should reroute some of their forces from the front lines. Jeżeli my to mamy zniszczyć, to długo nie będziemy musieli czekać, ale strasznie odsłonięty teren. Bardzo odsłonięty teren. Na drugim końcu mapy jeszcze. Dobra, przynajmniej nie widzę żadnych przeciwników. Szybko będzie można ich dostrzec. To też jest plus. Ale oni też szybko dostrzegą nas. I to będzie raczej misja na broń dalekodystansową. Przydałoby się tutaj mechy snajpujące. Takie właśnie z Gaussami, albo z PPC, albo jeszcze przy okazji... A, ty odlatujesz. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy ona zniknie w końcu, czy gdzieś tam wleci w te chmury. Mi się wydaje, że zniknie. Ewentualnie wyleci gdzieś poza mapę. Czekajcie. Leci. Nie, ona wyleci poza mapę, ale zobaczcie, jak to w ogóle mapa w daleko sięga. Dobra, muszę się skoncentrować na tym już. O, oh, hello, Spidey. To był właśnie, słuchajcie, wybuch amunicji. Dokładnie tak wygląda wybuch amunicji. Nawet achievement dostaliśmy. A on przyszedł na zwiad. I dlatego amunicja zwyczaj chowa się w nogach. Bo nogi są najtrudniejsze do trafienia i mogą być mocno opancerzone. Na pewno nie w torsie. Chyba mamy to zdewastować po prostu. Tak mi się wydaje. Jeżeli tak, to będzie, myślę, że misja bardzo prosta i przyjemna. A teoretycznie, byłbym w stanie już tam użyć tego? Nie. Jeszcze za daleko jesteśmy. Po bokach nic. Nie. To, słuchajcie, to jest najnudniejszy początek misji do tej pory, jaki widzieliśmy. Serio. Coś tu widziałem. Pięknie, właśnie tak to wyglądało. Lekki mech w starciu z Atlasem. Jedna buła, druga buła i go nie ma. A teraz powiedzcie mi, czy ja mam to zniszczyć? Bardzo chciałbym wiedzieć. Wreszcie taka, słuchajcie, misja szykuje się na perfekt. Oczywiście mogę to mówić zdecydowanie za szybko, ale... zapowiada się na łatwy pieniądz. Nie, no dobra, już chyba jestem wystarczająco blisko, żebyś mi powiedziała, co mam tu zrobić. No tam zdecydowanie coś łazi, bo rozwaliło przez przypadek. Możemy się skitrać. Wiecie co? Ja sobie walnę w nich, ale o w ten oto sposób. Pięknie. Idealnie im na głowy zrzucone.
za dużo mi tu robić kuku. Okej, łapka urwana. Już nie będziesz tak chojrakować. Jeszcze udałoby się drugą urwać, to byłoby cudownie. Patrzcie, jak się ustawia w ogóle bokiem do nas. Żebyśmy właśnie nie trafili w łapę. Świetnie. I kolejny. Pięknie. Zobacz, jak sobie czasu zaoszczędziliśmy w ogóle na tym. Pięknie. Biedny Firestarter naprawdę wyszedł na spotkanie. On się pięknie stara się tutaj, słuchajcie, osłonić przed naszym atakiem. Niestety nic mu z tego nie wyjdzie. To my trochę poniszczymy. No nie wierzę, że przeżył bezpośrednie trafienie z takiej siły. Kurwa. To się zapowiada na cięższą misję, żeby się wydawało. Piękne trafienie. Bezpośrednie. Nie ma ceka, nie, amunicja mi się skończyła. Dobra, porozwalajmy te rzeczy. Giro jest ranny. Pięknie, dobrze, Giro. Odepczę ich. Oj, Geroj! Zniszczony mech. Champion. No to niezbyt dobrze. Mam nadzieję, że Geroj przeżył. Champion został stracony. Firestarter trochę lepiej sobie poradził. Palimy jeszcze rakietami. A tak ładnie się ta misja zapowiadała. Nie spodziewałem się, że takie siły wroga tutaj przyjdą. Ale żeśmy stracili championa, to źle. No, Shadowhawk. Tą aceka tego autokanona będzie trzeba w takim razie chyba przestawić z używaniem na... Słuchajcie, 2 miliony będzie trzeba zapłacić za naprawy.
Nieźle. Nie wiem, czy będzie się to opłacało, czy czempiona nie sprzedamy w takim razie. Zobaczmy. Geroi jest ciężko ranny. Dostał negatywnego perka. Natomiast czempion... Czempion chyba poleci na straty. Tyle powiem. Jego naprawa jest absolutnie nieopłacalna, moim zdaniem. Więc tak, na pewno naprawimy sobie, a może nie w tym miejscu. I tak dobrze, dużo zarobiliśmy, to mi się podoba. Kantyna, coś zrobiliśmy nowego? Tak. Igorki. Z pół miliona, świetnie. I mamy new upgrade, jumpa. Tylko czy jumpy mnie nie interesuje, to mamy. Jump Jet Acceleration, no właśnie. Zupełnie mnie to nie interesuje. Vive Transmission. Invasion Support, to mamy w ogóle drugi poziom jeszcze tego. Akceptujemy oczywiście. I gdzie się powinienem udać, żeby to wykonać? To jest troszeczkę prostsze zadanie. Nie jest to daleko, słuchajcie. Mamy 12 milionów. Na razie poleciałbym... Znaczy tak, na pewno mamy kantynę. Po pierwsze, sprawdźmy, co tutaj możemy zrobić. Collect DNSMR. Single heatsink. 8 itemów musimy stąd zabrać, strasznie dużo. SMR-y, trójki, drugotierowe. Wiecie co, nic tego nie będę akceptować, bo wszystkie te zadania są z lekka do dupy. Dlatego polecimy sobie tutaj do Markup. Sprzedamy mecha, czyli sprzedamy czempiona, niestety. Lubiłem go, ale trzeba będzie w końcu podjąć męską decyzję i wymienić go może na coś innego. Również sensownego. Czempion miał to nasz, zobaczmy jaki, i może znajdziemy jakiś odpowiednik, lepszy przede wszystkim. Ale Geroi musiał się katapultować, słuchajcie. Czempion to jest to nasz 60. To jest ciężki mech. Mech market. Możemy czempiona sprzedać za 1 200 000. I ja to zrobię, bo mimo tego, że to jest ile, chyba że ile, 2 miliony. Serio? Poczekajcie. Ile by mnie kosztowało naprawienie wszystkiego? 2 miliony mnie kosztuje naprawienie wszystkiego. 58 dni. Więc de facto, czekajcie, 58 dni plus 300 to 2 miliony 600. Tak, wyjdź na chwilę stąd. To Firestartera naprawimy. I zawsze możemy zamiast czempiona wziąć Hedgebacka. Hedgeback ma lepszy pancerz po prostu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie Warhammera mapa. Tu mam jakieś dwa mechy. Spróbujmy i kantynę. Więc tak czy siak będę chciał sprawdzić jedno i drugie. Shadowhawk tu jest do kupienia z rzadkich. Cykadę mamy. Shadowhawk nie jest zły. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem hardpointów. Osiem nawet z głową. Na łapach. Są tym left arm, right arm, torso, SRM-y. Żadne z tych mnie nie interesuje. Przelecimy sobie jeszcze do kantyny. Do drugiego systemu. No i tutaj może coś ciekawego będzie. Wiecie, mogę kupić też lekkiego mecha, bo powiedzmy, zobaczcie, Firestarter sobie świetnie poradził. Zwyczajnie na Geroju Blackjack. Zlokowali się z dużą ilością przeciwników. Collect one commando mech. Nie, wolę zniszczyć 15 Manticore. Zdecydowanie lepszy. Tier 5! Elitarna broń i double hitsing. No to nie, to bierzemy Manticory. Na Manticory musimy trochę zapolować, bo są strasznie bardzo się niebezpieczne są. Ale coś tutaj znajdziemy na niego. Derwisz.
No i patrzcie na to. Jezu. Flamer możemy zamienić na laser. Na mały laser. 8 laserów. Wow. 45. Black Deck. Szybkie są. Co prawda coś czuję, że będziemy często je wymieniać. Ale przydałoby się coś z dużym wygarem. Dobra, sprzedajmy czempiona. I myślę, że weźmiemy tego Blackjacka z takim ustawieniem. To jest pure, po prostu pure power. Blackjack nie jest moim ulubionym mechem, ale możemy zastosować, powiedzmy, do niego jakąś tam terapię szokową. Select all. Dobra, pomaluj go. Dziękuję. I tutaj naprawimy sobie naszego. 167 tysięcy. No i Blackjack. Po pierwsze, co ja bym ci chciał zrobić? Po pierwsze, tak. Zdejmij mi dosłownie wszystko. Strip weapon, strip mech, maksymalny pancerz. I jedziemy. Mamy mało medium laserów, by trzeba je kupować. A nie, dużo mamy. Chociaż tak, tutaj możemy dać te lepsze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i teraz pytanie, ile mamy z małych laserów? Nie wystarczającą ilość na pewno. To ma damage 2. To ma damage 3. Czy tak, na pewno kupimy jeden. Tutaj tak samo. I możemy dać tutaj troszeczkę lepszy. I tutaj też trochę lepszy. W ten sposób sobie ustawimy. I jak to wygląda? Heatsink. Trzeba wzmocnić. Ma 20, słuchajcie, ma strasznie dużo broni na łapach i tylko 28 pancerza. Na pewno robimy tak. Myślę, że bez problemu. Super, heat sink. Co jeszcze możemy? W głowie ci możemy dać jeden. A reszta tutaj. Po jednej stronie, po drugiej. I wychodzimy na plus. Z tym, że trzeba zmniejszyć trochę pancerz. To będzie pancerz głowy. Pancerz torsu na 15. I 47 na torsie. Może być. W sumie tors masz najmniej. Będziesz miał porównywalnie chroniony do ramion prawego torsu i lewego torsu. No i coś takiego mogę spróbować mieć awaryjnie. Nie jest to zły, brzydki mech. Po prostu jest to mech, będzie to mech ze średniej półki. Tak samo jak Firestarter jest lekkim mechem. Tak, mamy hatchbacka średniego mecha, tu mamy średniego mecha, to jest ciężki mech, to jest szturmowy. Nie będzie źle. To co, zasuwamy teraz tutaj, bo to jest misja kampanii. Nie, ja bym chciał wykonać drugą misję, tym razem z zabójstwem. Bo jaki tu mamy tonaż? 200, no to idealnie. Lecimy. 27 dni, będzie trzeba jeszcze poczekać. Ale myślę, że bez problemu. No cóż, i tutaj w takim razie podziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej misji, razem zabójstwa. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronata. Dziękuję wszystkim patronom i zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. Dzięki serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie wszystkie te rzeczy, proszę. Bardzo, bardzo dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.